zdarzały się we Freak Fightach takie sytuacje? Raczej nie. Myślę, że nie będziemy tutaj odnajmaniać. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Kacper Błoński po ostatnim już panelu konferencji przed piątkową galą Friday Arena. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wrażenia z twojej perspektywy, osoby, która brała w tym wszystkim udział? Czy udało się gdzieś tam w 100% ze swoim przeciwnikiem porozmawiać tak, jakbyś tego chciał? Było face to face, tutaj też jest. Myślę, że my mamy więcej sobie do udowodnienia w klatce niż w słowach. Tam wiadomo, jakieś porzucaliśmy delikatne przytyki, ale to raczej jako forma zabawy niż jako forma takiej złej krwi. Ale myślę, że nie zabraknie nam jakby konfliktów w walce, bo tam już będziemy chcieli sobie udowodnić, kto jest po prostu mocniejszy, a nie potrzebujemy, żeby udowadniać tego w słowie. I u was już po raz kolejny pojawiał się ten temat, czy były te lata treningu u Ostrego, czy nie było tych lat treningu, po raz kolejny. Aż jest to męczące i nudne i w sumie to nieważne, czy on trenował, czy nie trenował. Trzeba myśleć, że jest Mike'em Tysonem i najwyżej się zaskoczyć, że nie jest. No właśnie, i też on na face to face wspomniał, że faktycznie ludzie gdzieś tam budują taką otoczkę, że były te lata treningu i jak się słabo pokaże, no to gdzieś tam będzie ten zawód, a dla ciebie w sumie lepiej byłoby, gdyby faktycznie ukrywał coś, czy jak ty postrzegasz to jako zawodnik? Czy ty byś w taki sposób postąpił? Nie wiem, jest mi to... Daje większą presję przed walką. W sensie jest to jego pierwsza walka, więc ma jakby wachlarz kart do zagrania, gra w tą stronę i tyle. No. Mi to nie zmienia za wiele, bo ja już nieraz po prostu stanąłem w klatce i wiem, że trzeba się spodziewać niespodziewanego i zobaczymy. No. No ta walka jest o tyle wyjątkowa, że to jest już w twoim wykonaniu drugi no time limit. Ostatnio po 18 minutach wyjechałeś z klatki, można by powiedzieć. Więc jak wyglądają teraz przygotowania, żeby zakończyć to inaczej i pokazać gdzieś tam tą wydolność do końca? No to jest zupełnie inna formuła też. Boks jest, myślę, że łatwiej, mniej męczący. Przygotowania też w sumie były krótsze niż do tamtej walki, więc zobaczymy, jak to się okaże. No, ja liczę na knockout. W końcu musi, kurde, zostać ktoś trafiony. Ewentualnie tutaj będą jeszcze liczenia i może nie wstanie z liczenia. Mam nadzieję, że to nie ja wyjadę z klatki tym razem. I możemy się spodziewać, że tym razem to nie będzie kilkanaście minut pewnie, jeśli liczymy na knockout. Ja myślę, że tutaj mogą też być rozcięcia i przez to mogą być przerwany pojedynek. No bo jednak boks to skupienie się tylko i wyłącznie praktycznie na głowie, więc małe rękawice plus teraz doszły łokcie, generuje to spore rozcięć, myślę. Też tak dość humorystycznie skomentowałeś ogłoszenie tej walki, że myślałeś, że walczysz z raperem, a tak naprawdę byłeś gdzieś tam wcześniej zaznajomiony z tą postacią twojego przeciwnika i wiesz, czym on się zajmuje, znasz jego content? Wiem, że działa z czajnikiem, widziałem go na Move. I to tyle w sumie wiedziałem o nim. Większość widzów wie tyle samo, mam wrażenie, bo na tych konferencjach tyle jest mniej więcej przekazywane na jego temat. Więc ciężko tutaj coś wyciągnąć. Dzisiaj mówił, że chce zostać zawodowym piłkarzem. Co dziwne, bo chłop ma 23 lata, więc chyba się trochę za późno obudził, ale może zostanie zawodowym freak fighterem. No zobaczymy w takim razie. To jest mocny debiut, jeśli to jest już formuła no time limit. A jeśli chodzi właśnie o tą formułę, czy ty dalej chciałbyś to gdzieś tam kontynuować i widziałbyś przeciwnika, który wydolnościowo mógłby podołać na przykład właśnie w MMA? No bo teraz to jest boks, ale w MMA ponownie spróbować się w takiej formule? Czy może rewanż z Marcinem? Ja to w ogóle jestem gościem, który często dostaje propozycje i po prostu w to wchodzę. No jakoś tak wychodzi, że ja jestem Mr. No Limit tutaj w tym fejmie. No nie wiem, jak to będzie fajnie szło, to mogę kontynuować, chociaż trener odradza mi. Mówi, bij się normalnie, a nie ty kurde się godzisz na to jakieś... Dobra! Trener nie ma takiego dobrego zdania na temat takich specjalnych warunków. Tak, on mówi, bij się w tym MMA, ćwiczysz MMA. Dobra tam, lejemy się. WCA, tak. Anzor Ażijew. No to już znamy podejście w takim razie. Powiedz mi, jakie wnioski tak na szybko po ostatniej walce z Amadeuszem, bo to była przegrana na twojej liście walk. Co wyciągnąłeś z tamtej walki? Nawet jeśli w stójce parę razy dostanę, to więcej w niej próbować, bo mam te długie ręce
i tutaj jest boks, więc na pewno musi się skończyć na stójce, więc wiem, że nawet jak dostałem w łeb, to tutaj i tak trzeba iść za ciosem i próbować przypierdolić po prostu. Mam nadzieję, że nie będzie was kusiło, żeby kopać. Nie, no raczej. Zdarzały się we Freak Fightach takie sytuacje. Raczej nie, myślę, że nie będziemy tutaj odnajmaniać. Słuchaj, dużo się dzieje wokół projektu GOATS, w którym jesteś jednym z członków. Ostatnio pojawiły się kontrowersje na temat eliminacji dziewczyn do Move Federation. Jak ty tutaj ustosunkowałbyś się do tego, że no nie do końca zostały tam zachowane środki ostrożności? Gdzieś tam wiem, że Sylwek odpowiadał na większość z tych zarzutów. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy coś zmienilibyście, gdybyście robili to ponownie? Nie, no, na pewno pomyślelibyśmy też o karecy i o sędzi, który mógłby to moderować, że tak powiem, ale ja osobiście i myślę, że chłopaki też nie spodziewaliśmy się, że się tak ostro dziewczyny wjadą i nikt odpowiednio jakby nie zareagował. I tu jest największy błąd i trzeba się do tego przyznać. Dalej już kolejne walki nie były tak dzikie, więc poszło to już w normalnej formie. No nie spodziewałem się w ogóle, jak się okazało, to te dziewczyny się nienawidziły już wcześniej, gdzieś tam jakieś były kłótnie na TikToku. Ja szczerze nie śledzę za bardzo, co się dzieje u dziewczyn po naszych odcinkach, jakby co one prowadzą za content. Więc no właśnie, ciężko. Teraz mam też jedną dziewczynę, na której warto się skupić, więc na nią poświęcam swoją uwagę i dlatego tak, no nie wiem, szokujące, no ale na pewno nigdy nie dopuścimy już do podobnej sytuacji. Powiedz, zdrać nam, co takiego wydarzyło się na odcinku Randek z Robertem Pasutem, bo bardzo wiele się o tym mówiło, że to chyba najmocniejszy, który się w GOATS-ach pojawi i nadal go nie ma. Dlaczego nie ma? Niedawno go nagrywaliśmy, a nasz montaż też nie jest najszybszym montażem na świecie. Nie wiem szczerze, kiedy się... Co takiego się działo, że to tak jest owiane taką sławą? Nie wiem, nie chcę zdradzać, bo... Ale było sporo pikanterii. A tak z twojej perspektywy, kto najwięcej wkłada w ten projekt takiego swojego czasu, zaangażowania, jeśli chodzi o... To na pewno Sylwester się najbardziej przykłada. Izak też sporo pracuje nad odcinkami. Ja teraz też przygotowuję jakiś tam swój teleturniej, więc no Sylwester, zdecydowanie Sylwester. Kiedy chciałbyś wrócić do klatki w takim razie? Wiem, że teraz skupiamy się na piątku, ale czy masz już jakieś plany, czy to będzie następny rok, czy może jeszcze w tym? Nie wiem, call me, po prostu jestem gotowy. Czekasz na telefon. A poza walkami, muzyka? Tak, chcę wydać płytę, więc wypuszczam teraz w ogóle mój nowy kawałek i to będzie w dzień walki, więc w ogóle możesz... Piosenka na wyjście? Piosenka na wyjście to też będzie, ale nie jest to piosenka jakby waleczna. Myślę, że to trochę inna moja odsłona i trochę bardziej doroślejsza już jakby. Nie mówię, że poważniejsza, ale na pewno bardziej plus 18. A w ogóle możesz nagrać TikToka i pojechać ze mną na wakacje, jeśli uznasz. Na te wakacje? Na pewno, to będą, wiesz, na pewno to będą jakieś ciepłe kraje. To już będzie realizowane pewnie w październiku albo listopadzie, więc u nas będzie zimno, a ja zabiorę gdzieś tak, żeby było ciepło. Ja uwielbiam fajne wakacje, no nie zabiorę nas, albo w sensie o zwycięstwo wchodzi, no nie wiem, do Mielna w listopadzie, tylko to myślę coś fajnego. Tak jak była randka z babcią, bo to już kolejna sytuacja, w której gdzieś tam dla widzów kosztem gdzieś tam promocji też tej piosenki oferujesz coś od siebie, więc to chyba taki fajny ukłon w stronę widzów. No też tak mi się wydaje. Wiele osób tam mówiło, że ta randka się nie odbyła, a ja tam wynająłem orkiestrę, busa, Nikola Milanowicz był ochroniarzem, mieliśmy całą salę. Najlepsza część. Tak, mieliśmy całą salę weselną przygotowaną, więc to się odbyło, po prostu nie zostało to dobrze nagrane i nie chciałem puszczać słabego materiału. Jeszcze jedna sprawa przyszła mi do głowy teraz, jak spojrzałam na zawodników. Na Face to Face wspominaliście, że miała być walka z Josephem. Czemu nie dogadaliście się? W jaki sposób to się zakończyło? W sensie ja byłem gotowy, a tutaj chyba federacja jakoś stwierdziła, że lepsze będzie zestawienie z Wiewiórem. Ja mówię, no dobra. Tak, ale jestem otwarty na... A w jakiej formule miałbyś z nim walczyć? Chyba Joseph tylko w K1 chce się bić.
Ja mógłbym... Ja wolałbym MMA na pewno, Josepha też. Josef też ma takie podejście teraz, że on twierdzi, że nie trenuje, nie jest zawodowcem, więc nie musi wygrywać. Czy ty chciałbyś takiego przeciwnika właśnie z takim podejściem, czy raczej właśnie... Ale lać się leje, więc to nie jest tak. Dobrze walczy, jest groźny, długie łapy, dobra genetyka. Więc myślę, że to fajne byłoby zestawienie. Ale na razie wyjątkowa walka z Ostrym. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. Dzięki wielkie, miłego dnia życzę.